Wszystkim znowu PON 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, przejrzałem sobie tutaj trochę jej statystyki, miałem to zrobić, nie zapomniałem. Okazuje się, że ona również, tak jak Alot, również nie ma zbyt dużej mocy. No co troszkę jest słabo. Intelekt ma niby dobry, ma dużą zręczność. Co nie wiem w sumie po co, daje jej do tempa ataku i do refleksu. No myślałem się, że właśnie, że głównie tak z tego powodu, że Jako, że jest enigmatyczką, nie może rzucać dużo zaklęć na raz, więc żeby pomiędzy rzucaniem zaklęć, żeby również mogła coś porobić. Okej, okay. Poza tym chyba reputacja nam się zmieniła, agresja nam wpadła, racjonalność, uczciwość, zwodniczość, tak, agresja nam chyba tylko wpadła. Więc chyba nic bardzo złego, ale dobra, nieważne. Dobra, ona też niedługo awansuje. No to dałem jej ten pancerz, który znaleźliśmy. Nocny biegacz, no i jeszcze tarczę jej dałem. A poza tym nie bawiłem się póki co jak w konek. Coś jeszcze mogę jej dać? O właśnie, to można jej dać. Coś jeszcze miałem fajnego. Wolna plus 9, to jej nie jest potrzebne. Inne... chyba no nic poza tym nie mam. Nic ciekawego. Refleks mogę jej dać. Czemu by nie? A nie, już dobra, ma to. No i dobra. No i to tyle. Hey there. To bierzmy się za szukanie tego ogra. Okej. Co my tu mamy? Koszlaskę, nic dużego. Okej. Przerażająca jaskinia. Czy tam znajdziemy tego ogra? Nie wiem. Zobaczmy opis zadania. Ogra gdzieś w dzikich ostępach w okolicy Jeleniego Brodu. Dzikie ostępy w okolicy Jeleniego Brodu. Wiecie co, przeszukajmy po prostu tą jaskinię. Prawda, było tutaj parę pająków, ale myślę, że jak popatrzymy na to wejście, to stwierdzimy, że ogr również mógłby tu mieszkać. Jakby jeszcze znalazło się tu parę trupów świn, to by już zdecydowanie... Okej, pierścień, odbicie plus 9. To się komuś przyda. Jak to nie ma pierścienia? Paladyn w ogóle nie ma pierścienia? No to dziwne. Okej, kto ma mało odbicie? Ty masz okej odbicie, ty masz okej, ty masz mało, ty masz mało. No, czy tobie mogę dać? Ty już masz odbicie plus 10, to pewnie się nie zestakuje. Stłumienie nieszczęść. Hardura refleks. Czy potrzebujesz tego? W sumie i tak masz duże rzuty obronne. Refleks ma co prawda mały, ale nie aż taki mały. Okej. Gdzie ja położyłem ten pierścień odbić? Właśnie, mam dużo pierścieni niewykorzystanych. Gdzie ja go położę? Dałem już komuś? Nie widzę go, serio. Okej, to była księga Guana. Okej, leczenie. Tutaj weź sobie to.
Czego odłożyłem tutaj? Nie widzę już tego pierścienia. Okej, chyba jej nałożyłem, wygląda na to. Dobra, kto ma małe rzuty obronne? Ty masz okej rzuty obronne, ty masz okej rzuty obronne. Ty masz okej, ty masz małe rzuty obronne. To możemy dać enigmatyczce. Dostaniesz lepsze rzuty obronne. Ty też masz małe rzuty obronne, ty też masz niezbyt duże. Okej, to damy tobie w takim razie. A ty weź rzuty obronne. Okej. No i dobra. Mhm. Powinno być okej na razie. Dobra, wchodzimy do tego. Tej jaskini. Okej, zobaczmy, czy to duża miejscówka. Nie jest zbyt duża. Okej. Okej. Czyli to jednak jest legowisko ogra. Okej. Powinniśmy się jakoś przygotować. Mamy jakieś jedzonko. Trzymałość plus jeden. Tak, to jedzonko trzeba. Okej, mały bug jest. Dobra, jedzonko trzeba wyekwipować tutaj. Jeżeli chcemy zjeść. Mamy jakieś więcej jedzonka, co? Więcej warzywek. Tu już masz kurczaka. A ty weź sobie to warzywko. O. Hey there. Dobra. Ty zjedz sobie tego kurczaka, a ty zjedz sobie to warzywko. Dobra. Dobra. Okej. Okej, dobra, nas spętali. Przy okazji zauważyłem, że jej ataki kuszą właśnie... są jakieś właśnie magiczne czy coś. Ona ma jakąś zdolność magiczny bicz, której nie rozumiem. Właśnie chłoszczący bicz. Wygląda to, że obrażenia z dystansu i właśnie to zwiększa obrażenia przez to, że jest enigmatyczką. Może w ten sposób również ładuje skupienie poprzez ataki? Dobra. W każdym razie... Władca marionetek, 76%. Okej. Chciałbym się odsunąć. No właśnie, możemy przejąć może nad tym dużym? Nie wiadomo, możemy, ale nie wiadomo jak długo. Nie powinny mieć dużo woli. W końcu to pająki są. Dobra, ty włącz walkę obronną. Tutaj spróbuj może jego powalić. No, tutaj zaczniemy im ładować czary. Dobra. Okej. Ha! Flankują nas. Dobra. To miał ten przedmiot. A właśnie, to miał... Kana miał ten przedmiot przywołujący żuczki. Trudno. Będziemy musieli sobie z tym poradzić. Okej, spoko. Przejęliśmy władzę nad tym pająkiem. Okej. Teraz tutaj będziemy mieli problemy pewnie. Okej, poślemy niezłomnego tutaj. Okej. Wtowniki tutaj sobie radzą jakoś. Okej. Może zrzućmy tutaj wachlarz za chwilkę. Tak, trafimy niezłomnego, ale trudno. Wyleczę się gość. Ty masz mało skupienia, więc może pomóż jej.
Okej. Paladyn dalej to tutaj będzie Ederowi pomagał. Eder na razie nie otrzymuje obrażeń, więc jest spoko. Okej, niezłomny otrzymał sporo w kość, ale to było wliczone w koszt. Możemy jeszcze ognistą kulę rzucić. Okej. Okej. Niezłomny zaraz się popłacze. Co z tym możemy zrobić? Możemy rzucić średnie przewrócenie. To podejść tutaj. Okej. Dobra. Ty możesz zadźgać tego. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy ten płomień rzucić. Okej, ty pracujesz jeszcze nad skupieniem. Okej. Te wdowniki zaraz się pozabijają. Jak jeden się zabije, to możemy jeszcze tego przejąć. Okej. Dobra. Tutaj jeszcze jeden wdownik przyszedł, z którym będzie problem. Okej, ty dalej padasz, więc spróbuj się jeszcze raz uleczyć. Dobra. Możesz użyć tej kamiennej skóry. Ty podejdź tutaj. Trzeba tego wdownika zaraz zabić. Okej, co tutaj się dzieje? Jeden wdownik padł, jeszcze dwóch zostało. Pomóż paladynowi, spróbuj go przewrócić. Ty oślepisz tego wdownika. Dobra, teraz możesz go zadźgać. Dobra. Tu możesz przywalić mu grimoire. Okej, niezłomny jakoś się trzyma. Chociaż nie najlepiej. Dobra, ty masz już skupienie. To pomóż niezłomnemu. Okej. Miałem na myśli... Tak, niezłomny. Okej, dobra. Niestety się spóźniliśmy. Ale trudno. Dobra. Dobra. Wszystko tak idzie. Dobra, teraz wszyscy z powrotem na walkę dystansową. Okej, jak twoim skupieniem, spoko. To chcę zakończyć. Dobra, proszę podpalić tego wdownika. Okej, on ma poważne rany, otrzymywanie leczone minus 50%. Okej. Przeżyję, chłopak. Hey there. What? Zbierajmy wszystkie kropy. Hey there. Dobra. Zabijaliśmy dużo pająków, ale... Ale ogra na razie nie widać. Dobra. Wyspowiadam swój pistolet. Ciekawe, że on sobie mieszka razem z pająkami. Okej, tutaj wygląda na coś, co mogłoby być na leże ogra. Eder. Idź tu, hey. Do przodu. Okej, wiecie co, tak jak wcześniej, spróbujmy taktykę z tym przejęciem jednego wdownika. To zadziałało całkiem spoko. Dobra, tutaj niezłomny pójdzie, tutaj paladyn. Ich zaraz podpalimy znowu. To duże obrażenia zadaje. Okej. Dobra,
downika, więc się napierdziela. Niech się napierdziela z drugim downikiem. Okej. Okay. Oplątali nas. Też jesteś nieruchomy. Okej, okay, trudno. Okej. Fajnie. Dobra, ty Eder, chodź tutaj. Trzeba zapchnąć go. Jeszcze tutaj przywalimy. Okej. Będziemy mieli 20 skupienia, to puszczymy im te... ostrze. Hey there. Okej. No to teraz wszyscy na wdownika. Okej, spoko. Te wdowniki całkiem sporo mogą przytankować, więc... A nie mają dużej woli. Więc przejmowanie ich jest bardzo fajne. Podoba mi się ta enigmatyczka, ma sporo zastosowań. Dobra, po co jej skradanie się? Dobra, dajemy wiedzę. No i mamy czwarty poziom. I zobaczmy, co my tu mamy. Bardzo ciekawe nazwy. Dzika pijawka, niemy krzyk, blokada bólu. Okej, dostrojenie ciał. Enigmatyk sonduje umysł i duszę przeciwnika, by znaleźć, przechwycić jego mocne strony, zabiera część redukcji obrażeń celu, przyznając ją enigmatykowi jako premię. Skradziona redukcja obrażeń 7. Mentalna lanca. Przeszywa cel lancą czystej mocy, zadaje poważne obrażenia kłute. Wszystkim na linii ataku z dużą szansą na spowodowanie przerwania. Przerw działania cel plus długość. Okej, okay, obrażenia rzeczywiście są spoko. Ale nie lubię takich zaklęć, które lecą prosto i biją. Ponieważ magowie siedzą z tyłu, więc trochę to... Ciężko jest rzucać dobrze takie zaklęcia, żeby swoich nie zranić. Dobra. Blokada bólu. Możliwa sprzymierzenie całej psychiczną blokadę bólu, przyznając mu premię do redukcji obrażeń, przywracając z pewien czasem wytrzymałość. Redukcja obrażeń plus 10. Wytrzymałość plus 103. Bardzo fajne. Podoba mi się. Chyba to wezmę. Miniemy krzyk. Psychiczny skowyt niesie się po wyznaczonym obszarze, ogłusza cel i zadaje obrażenia bazowe wszystkim pobliskim wrogom, ma dużo szansę na spowodowanie przerwania. Efekty cel, obrażenia, takie średnie. Ogłuszenie. Zasięg 6 metrów. Obszar działania cel plus promień 3 metra, czyli niezbyt dużo. Dzika pijawka. Przesysa się od umysłu celu, obniżając wartość losu wybranej cechy i dając ją premię do... pomiędzy. Sprzymierzeniec przyjmuje duchową formę, zapewniając przyspieszenie ruchu i zamianą wielu trafień krytycznych trafi na drosnięcia mniej groźnych. Czyli cel sprzymierzeniec zamienia... bla bla bla. Szybkość ruchu przez 3. Uległem coś. To mi się podoba. Takie spore obrażenia obszarowe i ogłuszenie, więc myślę, że wezmę to. A ta blokada bólu również przydałaby się w tym momencie, kiedy bił się niezłomny z tymi sam z 5 pająkami. Dobra. Okej. Okay. Kolejny wdownik. Królowa pająków. Okej, okay, dobra. Daliśmy się unieruchomić. Zobaczmy, czy możemy postrzelać. Dobra. Tak jak wcześniej. Przejmijmy władzę nad jednym z nich. Dobra. Tylko... anuluj. Nie. Dobra, nie, nieważne. Raz strzelać. Porzucę pancerz na nas. Dobra. Okej. Okay. Spróbujmy prowadzić ogień na tej królowy. Czy Eder się przeciśnie? Tak, przeciśnie się.
Okej, coś nam tu mocno przywaliło, ale nie wiem co. Chyba te pająki zaczynają się przedzierać. Dobra, to może zajmijmy się tymi pająkami. Powiedzmy, Eder będzie nawalał w królową. Okej. Ty napaszasz tutaj. Okej. Wow. Chyba ta królowa coś, czymś tak splunęła. Dobra. Mieliśmy ten krąg regeneracji, na którym to poziomie było tutaj. Dobra, to użyjmy go. Tutaj przywalimy im jeszcze. Dobra. Tutaj zajmiesz się tym wydownikiem. Dobra. Tutaj jemu, jak sobie Eder daje radę, całkiem spoko, wdownik mu tankuje. Właśnie, jeszcze nie używałem tego oczyszczenia, ale na razie nie ma potrzeby. Dobra. Potem zastanowimy się nad jakimiś nekrotycznymi lancami, a na razie bijmy tak jak jest. Dobra. Okej, okay, rzucili się teraz na Edera. Ale królowa pająków jest już prawie padnięta, więc... Okej, okay, użyjmy tego zamachnięcia. Dobra, teraz ty paladyn. Dobra, enigmatyczka. Niech strzela tutaj do królowej. Ty musisz się uleczyć, jeżeli nie chcesz znowu paść. Właśnie, on miał coś takiego przeciwko ten. Właśnie, o, coś takiego żeśmy. Dobra, królowa padła. To odepchnięty, to możesz pomóc paladynowi. Okej. Tego trzeba dobić. I spoko. Ta królowa całkiem szybko padła. Nie wiem, czy to Eder tak szybko się z nią rozprawił? Ciekawie. Okej. Okay. Coś to znaleźć? Tak, znaleźliśmy coś jeszcze. Trochę złota. No i niewiele więcej, dobra. Podajmy jeszcze resztę jaskini. Okej. Okay. Yeah. Tutaj jeszcze coś. Granat. Okej. Okay. Czasami włączam skradanie się, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś czegoś ukrytego. Okej, okay, dobra. Niezłomny jest na wykończeniu, ale jakoś przeżyje. Tak, zdrowie mu się kończy, mam na myśli. Someone's a mess eater. Ta. Zdecydowanie. Kilka niedźwiedzi. Wow. Jaskinia owsiana jest czaszkami i kościami wielu różnych istot rozumnych oraz zwierząt. Wszystkie zostały zmiażdżone, pogryzione i podziurowane przez coś, co miało pływ wielkości amumańskich palców. Okej. Okay. Jaskinia wykora... dużo niedźwiedzi. To wygląda na to, że jest nasz ogr. Kiedy zagłębiasz się w ciemność, ziemia zaczyna drżeć. Słyszysz ciężkie kroki, pomruki zwierząt i odgłosy pękających kości. Z cienia wynosza się mocno umięśniony ogr wysokości na 10 stóp. Odgryza kawał różowego mięsa zakończonej racicą nogi i odrzuca ją na bok. Masz zbyt dobre wyposażenie jak na kogoś ze wsi, zatem niewątpliwie jesteś bandytą. Trzymałem się z dala, nie zabijałem nikogo poza głupcami, którzy lekkomyślnie ścigali mnie aż tutaj. Dlaczego mnie odszukałeś? Szukam zaginionej dziewczyny, młodej szlachcianki, urodzonej elfki. Staram się unikać cywilizowanych.
zwłaszcza takich, które mogą próbować mnie odszukać. Nie było jej tutaj. Tego jestem pewien. Zatem poszukam gdzie indziej. Najpierw jednak chcę się dopytać coś jeszcze. Ronix z Jeleniego Brodu twierdzi, że pożarły się go świnie. Zatem powinienem był zjeść tego cholernego rolnika. Nie doceniłem miłości wieźniaków do świń. Spokój się, może odpowiesz na inne pytania. Co robisz w tej jaskini? Ukrywam się przed takimi jak ty. Przed wygnaniem z domów przez dziwne burze. Przed rządzonymi krwi i złotami bandytami. Ludy są dla nas zagrożeniem, nawet w lepszych czasach, a co dopiero teraz. Nastroje są gorące, a właśnie alchemicy cenią sobie krew ogrów. Zagrażasz wieśniakom, znajdź sobie inne legowisko. To nie mój problem, twój też nie. Okej. Okay. Dobra, tyle jeżeli chodzi o dyplomację. Dobra, zostawmy się trochę. Enigmatyczka trochę z przodu. Będziemy musieli przejmować te niedźwiedzie. Tak, myślę, że z przejmowaniem ich nie powinno być również problemów. Okej. Okay. Niezłomno stawi się z tyłu. Okej. Okej, Eder podejdzie tutaj. Rzucę również pancerz, tak jak wcześniej. Ty możesz oślepić tego. Okej. Okej, on chyba też użył tego. Oczyszczenia. Okej. Spróbuj zablokować tego niedźwiedzia. Okej, rzucił się na nich. To dobrze, wolę, żeby na nich się rzucił niż na niezłomnego. Rzucił też tą poświęconą ziemię. Zobaczmy, co jeszcze możemy robić. Ten korzak powoli otrzymuje obrażenia. Możemy spróbować ich odepchnąć w ten sposób. Dobra, rzućmy jeszcze coś nekrotyczną lancę do tego niedźwiedzia, żeby szybciej się go pozbyć. Okej. Niedźwiedź oberwał, spoko. Okej, okay, to brzmi fajnie. Okej. Okay. Niedźwiedzia. Pomóż z tym niedźwiedziem. Okej. Okej, niedźwiedź padł, ale spoko. Dobra, użyjmy tych płonących. Spróbujmy go przewrócić, chociaż to pewnie się nie wydarzy. Dobra, teraz pełen ogień na nim. Dobra, myślę, że złodziej spróbuje zajść go od tyłu. Wow, udało się przewrócić ogra, serio? Spoko. Dobra, teraz przywalimy im. Tak, już to magiczny atak całkiem niezłe obrażenia zadaje. Okej, jest to flankowany, spoko, więc złodziejka powinno zadawać niezłe obrażenia. Tak, spoko. Tylko ten niedźwiedź został. I już tylko ten niedźwiedź. Spoko. Yeah? Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy ogrzał krew, skoro niedźwiedzia, no i mamy łeb tego korgaka. Okej. Okay. Mogliśmy go nie zabijać, ale stanowił zagrożenie dla wieśniaków, więc prawomyślnie było, myślę, że było go zabić.
te... Nie jestem aż takim... jakby to być, nie wiem... obrońcą natury... Enfirnomistą... czy jakby to ująć... nieważne. W każdym razie, jeżeli jakieś inne gatunki zagrażają gatunki ludzkiemu czy naszemu, to myślę, że jest to dobry powód, żeby się ich pozbyć. No, powiedzmy przynajmniej w grach. Tyle, jeżeli chodzi o grę. Dziewczyny tutaj nie ma, więc oczywiście ona znajduje się tam w zawalonej wieży u grabarza. Więc tam pójdziemy. Powiemy mu, szepniemy mu słówko o tym, jak nie lubimy, jak ktoś nas robi w wała, ale zanim to zrobimy, musimy pójść jeszcze tam i ukraść to jajko smoka. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Tak, z pewnością. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!